Z nami bohaterowie wtorkowego półfinału, Daniel Pietraszkiewicz, bramka Stadiony Świata, tylko tak można powiedzieć o tym trafieniu, Mikołaj Biegański, który bronił w niesamowitych sytuacjach. Panowie, no co powiedzieć po takim meczu? Skra pisze, wypiszecie nieprawdopodobną historię. Na pewno był to niesamowity mecz, szczególnie dla nas, gdzie każdy z nas stawiał w roli niefaworyta, Chojnczanka miała tu dominować. Przyjechaliśmy, pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Mi się udało strzelić bramkę, z czego bardzo się cieszę. Też tutaj duży szacunek dla zawodników z obrony, bo jednak też sporo broniliśmy w tym meczu. Mikołaj, która z tych interwencji była najtrudniejsza twoim zdaniem? No zdecydowanie ta Klichowicza, bo trochę też szczęście nam pomogło, bo był dwa razy słupek tak naprawdę w jednej sytuacji, ale nasz to szczęście trzeba było zapracować dzisiaj i także przez cały sezon, bo to nie jest przypadek, że będziemy grać w sobotę pierwszą ligę. Mikołaj, to może zostaniemy przy tobie. To są no, wielkie chwile w twoim życiu. Kontrakt z Wisłą Kraków. Rozmawialiśmy w Krakowie i mówiliśmy o tym, że zagraj nie jeden, a najlepiej jeszcze trzy spotkania w skrze. Wypełniłeś to maksimum, bo w sobotę gramy i myślisz, że to zostanie zwieńczone takim wielkim sukcesem? No życzę tego wszystkim w Skrze i Częstochowie, żeby Skra awansowała do pierwszej ligi, bo byłby to niesamowity sukces dla klubu, dla nas wszystkich zawodników i ludzi z zarządu, a także dla całego miasta i zrobimy wszystko, żeby ta pierwsza liga była też w Częstochowie. Daniel, niesamowita bramka, wszystko przy tym uderzeniu zrobiłeś chyba tak jak chciałeś, przełożenie na prawą nogę zza pola karnego. Zobaczyłeś tam lukę, decydując się na strzał? Nie wiem nawet co powiedzieć, no zobaczyłem, że jest miejsce, też lubię po długim słupku strzelać, także zdecydowałem się na strzał. Cieszę się, że wyszło i nie ma tutaj chyba więcej do powiedzenia. To teraz tylko pytanie, KKS już prowadzi z Wigrami Suwałki od 5 minuty, lepiej pojechać na daleką wyprawę na Mazury, czy trochę bliżej do Kalisza? Myślę, że dla nas... Bliżej do Kalisza. Myślę, że dla nas nie ma znaczenia, z kim będziemy grać. Na pewno damy z siebie wszystko i pokażemy, jak Skra gra w piłkę. Tak na koniec. Skra przed sezonem miała się utrzymać. Skra jest w finale baraży, wygrała Premier Suston. Niesamowita historia, chyba tylko tak można to skomentować. Myślę, że tak. Może tutaj więcej już Mikołaj o tym opowie. Obyśmy powiedzieli tak w sobotę, że niesamowita historia z pierwszą ligą dla Skry. Mikołaj, Daniel, dzięki wielkie i mam nadzieję, że dziękujemy. W sobotę będziemy świętować coś naprawdę dużego. Tak jest.